Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Piotr Jakubczak, malarz, artysta, silnie związany z Trójwsią. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w Istebnej. Widzę tutaj w dworze Kłuczka. Za parę godzin rozpoczną się pierwsze beskidzkie biesiady kulturalne. To taki format, gdzie będzie można zobaczyć też Pana obrazy, ale też usłyszeć muzykę zespołu Wołosi. To taki format dosyć znany z Galerii Kukuczka, która tutaj jeszcze w zeszłym roku działała. Czy to taka forma troszkę podtrzymania tej świeckiej tradycji? Znaczy jakby forma przyjęcia pałeczki po znakomitej galerii, która istniała tutaj przez wiele lat. A wymyśliliśmy to z Byszkiem z takiej może małej potrzeby braku czegokolwiek w pandemii, w tym czasie, który był pozamykany, żeby ta tradycja jakby nie zaginęła. A czy te spotkania będą łączyć tylko obraz czy sztukę malarską z muzyką? Absolutnie. Są otwarte, nie. Tak? Absolutnie. Tak się złożyło właściwie przypadkiem, że na początek jestem ja, gdyż myśmy to jakby to wymyślili. Zespół Wołosi byli blisko. A następne spotkania już są całkiem inne. To może być teatr, to może być dobra kuchnia, to może być po prostu biesiada. A samo malarstwo, czyli jak w przypadku dzisiejszym, malarstwo i muzyka jest tylko i wyłącznie pretekstem, by się spotkać. No właśnie, no ta przerwa związana z pandemią też pewnie miała duży wpływ na Pana twórczość? No, więcej miałem czasu i mniej kilometrów bawić. A czy to było to jakieś źródło inspiracji? Tak, pandemia sama w sobie była takim źródłem inspiracji, bo powstały cykle Lek Pierwotny, Maseczki, etc., etc. No, jest to do obejrzenia. Bo Pana twórczość jest też często takim komentarzem życia społecznego czy politycznego nawet w naszym kraju. To czy jako mieszkaniec Trójwsi uważa Pan, że to jest miejsce, które jest dobrym punktem widokowym na Polskę? No dosyć wysoko mieszkamy. Z góry widać więcej. Widać lepiej. Ja w swoim malarstwie po prostu komentuję rzeczywistość, która czasami mnie irytuje, czasami mnie cieszy, czasami mnie bawi. I nic więcej. A jeżeli czasami to komuś przeszkadza, to już nie jest moja wina. Dzisiaj będzie grał, tak jak wspominałem, zespół Wołosi. Czy da się znaleźć mimo wszystko jakieś elementy wspólne w Pana twórczości? Myślę, że tak, bo ja pracuję tylko i wyłącznie przy muzyce. Często słucham Wołochów, oni mnie inspirują. Barwy kolorów, barwy muzyki przeklapują mi się na płótno, nic więcej. A jakie inne inspiracje? Jakie inne inspiracje? Życie. Wystarczy życie. Wystarczy, nie wiem, czasami włączyć telewizor, już to się wszystko klaruje. Tematów jest na kilka pokoleń. A szczególnie ostatnio. Mamy bardzo barwną rzeczywistość. No tak. A myśli Pan, że te spotkania to w jakiej perspektywie czasowej? Czy one są potrzebne w ogóle mieszkańcom Trójwsi? Ja nie mówię o mieszkańcach. Potrzebne jest wszystkim. W ten sposób powstawały takie grupy jak Piwica pod Baranami w teatrze, w ten sposób powstał po prostu z potrzeby. Rzeczywistość nie spełniała ich oczekiwań i powstawały takie rzeczy, jak Piwica pod Baranami. Pamiętam, że w teatrze nie mieli niczego, nie mieli nic. Kupili jakiś stary namiot z demobilu i tam odbywały się pierwsze spektakle na Lidla w Krakowie. Tak samo Piwica pod Baranami była pusta, była niczym. Piotr Skrzynecki, którego miałem przyjemność znać i wymyślił to, spotkajmy się, śpiewajmy, coś powstało. Tak samo tutaj mam nadzieję, że takie to będzie miało znaczenie, gdyż przyjęliśmy z założenia taką funkcję, taką formę tego, że my nikomu nie płacimy. To wszystko każdy robi właściwie z potrzeby serca, za darmo. To nie jest jakaś instytucja nie powstała, po prostu my chcemy to zrobić, po prostu nic więcej. Ty nie masz nic, ja nie mam nic, zrobimy coś wielkiego, po prostu to jest klasyka. Nie? Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim Państwa gościem był Piotr Jakubczak. Dziękuję. Dziękuję.